Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Sebastian Czapliński, a to jest program Szczera Rozmowa na kanale Supercenzor TV. Zanim przejdziemy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, bardzo Państwu dziękuję za każde ofiarowane przez Państwa wsparcie, za to, że udostępniacie, lajkujecie, komentujecie poszczególne filmy. Jestem Wam za to ogromnie wdzięczny, bo dzięki temu moje materiały mogą docierać do coraz większego grona odbiorców. Dziękuję także za wsparcie finansowe w postaci postawienia mi kawy. Jak wiecie, czas lepiej płynie przy aromacie małej czarnej, więc bardzo dziękuję Państwu za to, że jesteście w stanie postawić mi małą kawę. Link do postawienia takiej właśnie kawy znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Bardzo Państwu za to dziękuję. No i proszę także o dalsze wspieranie całego projektu supercenzor.pl, no bo to jest projekt dotyczący strony internetowej, kanału na YouTubie, a także kanałów na poszczególnych social mediach. Dzięki Waszemu wsparciu mogę rozwijać się na coraz większą skalę, no i dzięki temu mogę także do swoich programów zapraszać coraz to bardziej znakomitych gości. A dziś moim i Państwa gościem jest dr Anna Mandrela, autorka wielu książek, w tym przede wszystkim książki, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli Niezłomna Zakonnica. Witam serdecznie Pani doktor. Witam, pozdrawiam wszystkich widzów, dziękuję za zaproszenie. Pani doktor, no właśnie rozpocząłem od tego tę naszą dzisiejszą rozmowę, że będziemy rozmawiać o książce Pani, książce Niezłomna Zakonnica. Jest to książka poświęcona siostrze Izabeli, czyli Zofii Łuszczykiewicz. I mam takie pytanie do Pani na sam początek. Kiedy uświadomiła sobie Pani, że ta historia siostry Izabeli będzie na tyle ciekawa, że właśnie warto będzie napisać o niej tę książkę? Ojejku, który to był rok? 2018 chyba. Ja jeszcze wtedy robiłam studia doktoranckie na UJ-cie, kończyłam, więc może nawet to było ciut wcześniej. Wtedy zajmowałam się Witoldem Pileckim, pisałam o nim książkę. Wtedy też dostałam takie zlecenie dla Stowarzyszenia Pokolenie na opracowanie artykułów na stronę o prześladowaniu Kościoła przez komunizm. Bardzo dużo tych informacji było dla mnie całkowicie nowych. W ogóle to były tematy, o których w szkole się nie uczyłam, nie miałam tej świadomości i przeglądając różne dokumenty, różne publikacje, żeby jakąś taką wiedzę pozyskać do napisania tych artykułów, trafiłam dosłownie na pół strony, jeden akapit w jednej z książek dotyczący siostry Izabeli. Tam był właśnie fragment jej relacji z więzienia. I pierwsze moje takie wrażenie to było: dlaczego my o tych postaciach nie wiemy? Potem okazało się, że wielu moich znajomych, takich, którzy już od lat zajmują się czy to organizowaniem marszy ku pamięci żołnierzy wyklętych, czy innych wydarzeń, w ogóle tej historii nie znają. I to mi uświadomiło, że mimo tego, że w tamtym czasie już była tak zwana moda na ten temat konspiracji powojennej, antykomunistycznej, to cały czas z jakiegoś powodu takie historie były nieznane. Nie ma pieniędzy, albo to też jest temat, który może poruszymy, że to jest właściwie historia na taki porządny film fabularny, który powinien trafić do kin, który powinien pójść za granicę. Natomiast tak jak wiemy, te filmy, które się pojawiają, bardzo często wręcz pojawiają się tam wątki szkalujące Polaków, czy oskarżające Polaków o antysemityzm, a takich produkcji nie mamy. Mhm. Pani doktor, mówi Pani o tym, że właśnie Pani znajomi, nawet takie osoby, które gdzieś tam siedzą mocno w historii, one nie były zaznajomione z historią właśnie siostry Izabeli. Niech mi Pani powie, czy tutaj fakt, że ta książka, którą Pani właśnie opublikowała, którą wydała kilka lat temu, sprawiła, że ta historia siostry Izabeli, ona ujrzała światło dzienne, że teraz rzeczywiście troszeczkę więcej jest informacji o niej właśnie w przestrzeni publicznej? Mam nadzieję, że tak. W trakcie, gdy ja pisałam książkę, bo rzeczywiście jak zaczynałam pisać, to było bardzo mało tych informacji. Niezależnie ode mnie TVP Historia nakręciła taki krótki film dokumentalny. Ostatnio właśnie w Białymstoku byłam na takim wydarzeniu, gdzie był emitowany ten film. Potem była dyskusja ze mną. Ja w produkcji tego filmu nie miałam żadnego udziału. Dobrze, że on powstał. Natomiast widać, że to też jest
kwestia, że mamy grupę ludzi, którym zależy i którzy tworzą takie produkcje, ale cała tutaj, można powiedzieć, cały projekt wygląda tak, że jeśli już coś takiego powstanie, to zostanie wyemitowane gdzieś po 22 czy 3 na TVP Historia i nikt potem nawet nie będzie tego pamiętał. Nie jest to taka promocja, jaką chociażby miał film Ida, film szkalujący Polaków, sugerujący, że Polacy mordowali Żydów. W ogóle te informacje tam były kłamliwe, które zostały tam przedstawione. Więc nawet jeśli coś wartościowego się zrobi, to w taki sposób, żeby to do takiego przeciętnego, zwykłego Polaka nie dotarło. I ja cały czas widzę, że ta historia, no, że miałabym tutaj jeszcze wiele do zrobienia, żeby do takiego przeciętnego Polaka dotrzeć, ale chociażby to środowisko patriotyczne, prawicowe, mam nadzieję, że już teraz historię siostry Izabeli kojarzy. Na moim kanale można też zobaczyć krótką animację z rysunkami Arkadiusza Olszewskiego na ten temat. Pani doktor, czy fakt, że siostra Izabela, czyli Zofia Łuszkiewicz, pochodziła z inteligentnej rodziny, miał wpływ na jej dalszą historię? Bo jakby na to nie patrzeć, w ówczesnych czasach pochodzenie no miało, tak mi się wydaje przynajmniej, istotny wpływ na to, jak później potoczyły się losy poszczególnych osób, i w tym właśnie siostry Izabeli. Myślę, że zwłaszcza fakt miejsca, w którym się wychowywała, przy ulicy Świętej Anny w Krakowie. Jej tata był adwokatem, jej rodzina też była powiązana z Uniwersytetem Jagiellońskim. Między innymi właśnie jeden z jej krewnych współtworzył Kolegium Novum. Sama studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, znała kilka języków. Wcześniej miała dobrą edukację w szkole sióstr Urszulanek. Więc właściwie nawet była przed nią otwarta taka droga kariery naukowej, mogła też wyjść za mąż i zapewne to było szokiem dla jej rodziny, że jednak Zofia Zula, jak ją nazywano, zdecydowała się wstąpić do zakonu. Ale taki ważny wątek z jej życia, w Krakowie jej rodzina wynajmowała mieszkanie w kamienicy, która należała do rodziny Doboszyńskich, również rodziny adwokatów. I tam siostra Izabela, jeszcze jako młoda dziewczyna, poznaje Adama Doboszyńskiego, znanego polskiego narodowca. Czy dzisiaj tak znanego, to można by zrobić sondę, zapytać przeciętnego Polaka, czy wie, kim był Adam Doboszyński. To też jest taka kwestia dzisiejszych czasów, że w środowiskach tak patriotycznych to będzie znana postać, a dla przeciętnego Polaka może być kimś zupełnie nieznanym. I tutaj warto powiedzieć, że to był największy mord sądowy na niewinnym człowieku, mord na Adamie Doboszyńskim. I właśnie ze sprawą Adama Doboszyńskiego siostra Izabela jest sądzona. I tutaj od razu tak powiem, że właśnie z tych względów, z tego wątku Doboszyńskiego, tutaj bardzo dużo mam też informacji na jego temat, które wcześniej nie były opublikowane, jak i na temat tego, który ich torturował, Józefa Różańskiego Goldberga. Warto po to sięgnąć, bo jak jestem na targach książki, to czasami mężczyźni tak podchodzą, mówią, a to chyba jest książka dla kobiet, to ja tego nie kupuję. Czy też są osoby, które są jak najbardziej tym okresem historii zainteresowane, ale na przykład są na bakier z kościołem i mówią, że a to o zakonnicy, to nie. Więc to są takie dwa argumenty, które no, czasami sprawiają, że po prostu trudno mi tą historię ludziom przekazać, zainteresować i ich tą historią. A naprawdę to jest niesamowite. Oni się bawili jako małe dzieci i oni nie przypuszczali, że po latach siostra Izabela, Adam Doboszyński, jego siostra Jadwiga, która tylko dlatego została aresztowana, że akurat była siostrą Doboszyńskiego, że wszyscy trafią do tego samego więzienia, do więzienia mokotowskiego, co też pokazuje, że tam trafiały nieprzypadkowe osoby. Polska inteligencja, osoby, które właśnie powinny tworzyć powojenną elitę, które powinny mieć wysokie stanowiska w rządzie, w polityce, kobiety, które powinny uczyć i wychowywać
dzieci. Ci ludzie trafiali do więzień, natomiast tacy zwykli przestępcy, ludzie z półświatka, którzy nie mieli zasad, nie mieli ideałów, oni szli na współpracę z komunistami i oni często właśnie byli tymi, którzy prowadzili na przesłuchania, czy też pomagali podczas tych przesłuchań, którzy torturowali. Więc ten obraz Polski po wojnie to jest obraz, gdzie zupełnie wszystko postawiono do góry nogami. No właśnie, no bo pewnie nasi widzowie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, dlaczego ta historia siostry jest taka, no jest taka wspaniała, że należało o niej właśnie napisać książkę. Tutaj wcześniej mówiła Pani o tym, że pewnie fajnie było, gdyby powstał też o niej film. Bo tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć o tej historii, która miała miejsce w więzieniu, czyli dlaczego właśnie siostra Izabela trafiła do tego więzienia. Proszę tak pokrótce tylko naszym widzom właśnie powiedzieć, jak to się stało. No to był dla niej szok i też zgromadzenie zakonne przez długie miesiące nie wiedziało, że ona zupełnie została aresztowana. Nie wiedzieli po prostu, gdzie jest. W kronice zgromadzenia napisano, że siostra Izabela wyjechała i ślad po niej zaginął. Ona wyjechała do Wadowic, była wtedy w klasztorze w Zebrzydowicach. Dostała informację, że może odebrać ubranka dla dzieci z ochronki. Tutaj też trzeba powiedzieć, że to zgromadzenie, do którego ona wstąpiła, to było takie wyjątkowe zgromadzenie, które w historii zgromadzeń zakonnych to było pierwsze zgromadzenie czynne. To było zgromadzenie, które miało opiekować się chorymi, miało właśnie tworzyć szkoły, więc siostra Izabela też przez długi czas prowadziła szkołę pielęgniarską. Podczas wojny ukrywała też Żydów, o tym może sobie jeszcze powiemy. I ona po prostu jedzie tam po przydział tych ubranek, a to jest podstęp. Zostaje aresztowana na pustej ulicy, nikogo nie było. Jak ona potem o tym opisała, to powiedziała, że to jest dlatego, że lokalna społeczność z Zebrzydowic, gdzie mała miejscowość, wszyscy się znają, to by było bardzo źle odebrane, że nagle funkcjonariusze UB przyjeżdżają do domu zakonnego, żeby aresztować siostrę zakonną. Dlatego aresztowali ją znienacka z ulicy. Ona, to jest też bardzo ciekawe, ja już znalazłam nakaz jej aresztowania z 1947 roku. Była aresztowana dokładnie jakoś rok później, w 1948 roku, a w 1947 roku aresztowano Doboszyńskiego i następnie wszystkie osoby po kolei, które go znały, w tym jego rodzoną siostrę. I siostra Izabela miała być aresztowana właśnie razem z Jadwigą, siostrą Doboszyńskiego, ale udało jej się wtedy wyjechać jeszcze na uroczystości kanonizacyjne Katarzyny Labourę, takiej najbardziej znanej zakonnicy z jej zgromadzenia, tej od objawień cudownego medalika. Więc siostra Izabela wyjeżdża na te uroczystości i niejako chyba przez jakiś czas funkcjonariusze o niej zapominają, ale potem znowu pojawia się w takich obserwacjach. No tutaj też jest ciekawy wątek tego, kto ją obserwował, kto na nią donosił, którego no tutaj może nie zdradzę, żeby osoby, które chcą sięgnąć po książkę, jakieś miały wątek zaskoczenia. Natomiast rzeczywiście trafia do tego więzienia tak naprawdę najpierw do Krakowa i potem szybko telefon do Warszawy, do funkcjonariuszy Warszawy, funkcjonariuszy żydowskiego pochodzenia, Roman Romkowski, ale potem również Różański Goldberg, który to śledztwo nadzorował, zostaje przewieziona do Warszawy w tym celu, że ma właśnie być wykorzystana w śledztwie i w pokazowym procesie Doboszyńskiego. Doboszyński już od roku przebywał w mokotowskim więzieniu, był torturowany, był w ciężkich warunkach i trwały przygotowania do jego pokazowego procesu, w którym jego miano przedstawić jako wroga Polski, jako szpiega, szpiega na korzyść Niemiec, szpiega watykańskiego. Siostra Izabela miała podpisać fałszywy protokół przesłuchań, miała zeznać, że on jej powiedział, że przyjechał do Polski właśnie po to, żeby szpiegować na rzecz Watykanu. Tam jeszcze był ksiądz Sapieha jakoś w tym akcie w to zamieszany. I siostra Izabela powiedziała, że ona nigdy tego nie
podpisze. Straszliwe śledztwo, między innymi stanie 14 godzin dziennie, boso, na betonie, najróżniejsze okropności, które musiała przejść, ale nie dała się złamać. Była mocniejsza niż nie jeden mężczyzna, bo ostatecznie na procesie Dobożyńskiego zeznawali między innymi głównie inni więźniowie, którzy nawet go nie znali, mieli już powiedziane, co mają fałszywego świadczyć przeciwko niemu, a ona jako kobieta nie dała się złamać. Zgłębiając historię siostry Izabeli, kojarzyła pani podobne historie właśnie polskich bohaterów z przeszłości? Były jakieś takie wspólne cechy niektórych wydarzeń właśnie z życia siostry Izabeli, które można byłoby połączyć z innymi polskimi bohaterami? Nie wiem, czy pan pyta o przeszłość, czy o ten okres? Myślę, ten że okres o ten jest okres i o przeszłość. Tak, troszeczkę. Ten okres jest specyficzny, tak? I w historii jakby polskich zakonnic, no, czegoś takiego w przeszłości nie było chyba podobnych tortur. Tak, gdy przyjrzymy się historii siostry Izabeli, w ogóle tej historii jest wyjątkowa, ale mamy historię wielu kobiet. Te historie zostały spisane, zebrane przez Barbarę Otwinowską, która potem zbierała relacje. Mamy historię bardzo wielu kobiet, które przeszły podobną drogę. Najpierw więzienie mokotowskie, potem więzienie w Fordonie, potem więzienie w Inowrocławiu i potem znowu więzienie w Fordonie. Między innymi ciekawa jest historia i nieznana Ruta Czaplińska, która również zachowała swoją wiarę. Co ciekawe, niestety nie do kupienia jest książka z jej więziennymi wspomnieniami. Co się stało? Wydał to IPN i w IPN-ie czasami jest taki problem, gdy nakład się wyczerpie, nie wiem w jakim nakładzie to wydali, 1000-2000 egzemplarzy, nakład się wyczerpał, ale jakby projekt finansowania się skończyło i już nikt nie wznawia nakładu. Prawa do tego ma IPN, bo zostały przekazane i w ten sposób jedynie można nabyć książkę gdzieś w antykwariacie czy na Allegro, jeśli ktoś z tych osób, które kupiły ją, sprzedaje. To jest niestety bardzo przykro, bo to są takie świadectwa, które powinny po prostu być ogólnie dostępne. Mało znana historia jest Danusi Mrzyk, młodej dziewczyny, miała 22 lata wtedy, 22 lata, gdy zmarła. Wcześniej założyła antykomunistyczną organizację Szarotka. Głównie to zapewne polegało na jakimś wysyłaniu ulotek. Natomiast trafiła do więzienia, również do więzienia w Fordonie. I za śpiewanie kolęd podczas Bożego Narodzenia trafiła do karceru. Gdy z niego wyszła, no to były straszliwe, straszliwe warunki w tych karcerach. Zachorowała. Mi więźniarki, współwięźniarki starały się powiedzieć, że potrzebuje pomocy lekarskiej. Tej pomocy jej nie zagwarantowano. Ostatecznie, już bo z nią było bardzo źle, przewieziono ją do szpitala w Grudziądzu, gdzie zmarła. I to są takie historie w ogóle nieznane. To są moim zdaniem bardzo ciekawe historie pokazujące tamten czas, pokazujące jaki tak naprawdę to był terror. I to są historie, które są ciekawe moim zdaniem niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy polityczne. Dlaczego też tych historii się nie przedstawia? Mamy taką moim zdaniem strategię polityczną tych partii rządzących, że jedni mają być za żołnierzami wyklętymi, drudzy mają być przeciwko i wybiera się tylko takie wątki, które do tego politycznego sporu mogłyby służyć, a takie wątki, które pokazywałyby, że również młode dziewczyny, że niewinne kobiety, że przecież mieliśmy też obóz dla młodocianych mężczyzn w Jaworznie, którzy tam w straszliwych warunkach pracowali, o tym się nie mówi, żeby nie pokazać prawdziwej istoty tamtej rzeczywistości. Mhm. Siostrze Izabeli, kiedy przebywała oczywiście w więzieniu, groziła kara śmierci. Później zmieniono ją na karę dożywocia. I chciałem właśnie panią zapytać, bo w wyniku tego poważnego uszczerbku na zdrowiu w celi więziennej siostra zmarła niecały rok po tym, jak
wyszła na wolność, jak została zwolniona w zasadzie z więzienia i dokładnie stało się to 8 sierpnia 1957 roku. Ale dopiero 12 lutego 1993 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie unieważnił wyrok skazujący siostrę właśnie Zofię Łuszczkiewicz i orzekł, że jej działalność była walką o niepodległy byt państwa polskiego. Proszę mi powiedzieć właśnie, dlaczego tak długo czekano z tym, żeby ten wyrok w zasadzie znieść, żeby oczyścić ją z zarzutów? Wróćmy jeszcze wcześniej do tego procesu. Ona po pierwszej tak zwanej rozprawie, tutaj też jest to ciekawe, bo ta rozprawa Dobosińskiego, na której ona ostatecznie się nie pojawiła, to była rozprawa publiczna, to była rozprawa, którą pisała prasa, to była rozprawa na sali. Natomiast proces siostry Izabeli był tak zwanym procesem kiblowym. Takie procesy polegały na tym, że ona, więzień po prostu oskarżony siadał na sedesie, stąd ta nazwa, który był w jednej z pustych cel i otaczał go sędzia, cały skład sędziowski, prokurator, czasami nie było nawet obrońcy. Siostra Izabela akurat miała obrońcę, który nawet starał się, żeby to żydowskie małżeństwo, których ona uratowała podczas wojny, zeznało, ale nie zostali oni dopuszczeni w ogóle do głosu. Stwierdzono, że to w ogóle nie jest istota tej sprawy. Najpierw dostała wyrok 15 lat z więzienia i potem rzekomo był sprzeciw prokuratora. Powiedziano jej, i taki wyrok również znajduje się w aktach, że została skazana na karę śmierci. I znowu straszliwe tortury psychiczne. Praktycznie codziennie wieczorem wyprowadzano ją. Mówiono, że idzie na rzekome wykonanie tego wyroku śmierci, ale nie dochodziło do wykonania tego wyroku. Wracała żywa do celi. Potem stwierdziła, że musi tak naprawdę cały czas być gotowa na śmierć, że musi się na to w ten sposób nastawić, co zapewne dla niej było bardzo, bardzo, bardzo trudne, ale też jest to taka ciekawa historia. Się wcześniej z czymś takim nie spotkałam i co ciekawe, to była taka tortura psychiczna, po której znowu miała propozycję, że ma podpisać ten fałszywy protokół przesłuchań przeciwko Dobosińskiemu. Ale nie wiem, na ile ona była tego świadoma, to było już po tym, jak wykonano wyrok śmierci na Dobosińskim. Więc nikomu takie podpisanie przez nią tego protokołu nie było ją już potrzebne. Więc ja tutaj stawiam w książce taką tezę, że to prawdopodobnie Różański chciał w ten sposób znęcać się na nią psychicznie. Tak, ona wyszła na wolność w 1956 roku. Na początku jej powiedziano, że to jest tylko na urlop chorobowy, więc na początku miała taką perspektywę, że za pół roku jeszcze wróci do więzienia na odsiadywanie reszty kary, ale ostatecznie w trakcie już doszło do anulowania tego wyroku. To już był ten czas, gdy w wyniku tak zwanej odwilży wielu więźniów wypuszczano i tak ona dosyć późno wyszła na wolność w porównaniu z innymi więźniami. Nie udało się naprawić jej zdrowia, mimo kilku operacji zmarła. I teraz pytanie, czemu tak późno? Wszystkie podobne sprawy dopiero zaczęły powoli ruszać w 1989 roku, więc to są te lata. Jeśli my przyjrzymy się aktom IPN-u i tym wszystkim historiom, co zwykle między 91 a 94, to są te czasy, gdy była do tego odpowiednio powołana komisja. Pan Leszek Żebrowski, z tego co wiem, też przy tym pracował i wtedy wtedy to wszystko w ten sposób przebiegało, żeby tamtych ludzi zrehabilitować. Ich było bardzo dużo było takich spraw, wszystko trzeba było przejrzeć. Tylko to, że te osoby zostały zrehabilitowane, nie wiązało się w żaden sposób w tamtym jeszcze czasie z tym, że o tych osobach będzie się jakoś głośno mówiło. A powinno. Milczała, wtedy jeszcze nie było takich stacji internetowych, gdyby były, to może coś więcej byśmy wiedzieli. Nie było jeszcze takich kanałów internetowych, ale Polska miała swoje media
media milczały. Tutaj trzeba powiedzieć, takie główne medium po 1989 roku to była Gazeta Wyborcza, Gazeta Wyborcza Michnika, gdzie siłą rzeczy takich tematów się nie poruszało, więc tutaj to znowu może nas skłonić do zadania pytania o tą rzekomą transformację ustrojową, jak to wszystko wyglądało, kto potem przejął media, kto potem wpływał tak naprawdę na poglądy młodych ludzi, na to, czego oni się nauczą, a czego nie. A jeśli chodzi o naukę w szkołach, no to mieliśmy po prostu nauczycieli, którzy przeszli szkolenie wcześniejsze, czyli komunistyczne, więc to też nie jest tak, że nagle zaszły jakieś zmiany i to nauczanie się zmieniło. Dobrze jednak, że ci ludzie zostali chociaż w ten sposób symbolicznie zrehabilitowani. Nie jestem pewna, w aktach nic nie znalazłam, czy akurat zgromadzenie siostry Izabeli, czy też rodzina, czy ktokolwiek dostał jakieś odszkodowanie. W niektórych przypadkach jakieś drobne odszkodowania można było dostać. To zwykle było, jeśli mieliśmy na przykład ojca, który zostawił dzieci i on został zamordowany. Część wtedy z tych takich pieniędzy z odszkodowań szła na przykład na jakieś tablice upamiętniające. W przypadku osób zamordowanych niewinnie w więzieniu mokotowskim, dzisiaj przy tym właśnie byłym w więzieniu, mamy tablicę z imionami tych osób i kiedyś na Łączce był również taki bardzo duży pomnik z wszystkimi tymi nazwiskami i niestety, znaczy wszyscy się na to zgodzili, że będą ekshumacje i na ten czas zostanie ten pomnik zdjęty, ale też ja kiedyś nagrywałam kilka lat temu o tym program, dlaczego mimo tego, że ekshumacje na Łączce się skończyły, tego konkretnego pomnika nie przywrócono, bo teraz mamy takie mauzoleum na Łączce, tam tylko są wspomniane osoby, których szczątki zostały odnalezione. Ci, którzy nie zostali odnalezieni, to taki pan, to jest jego oddolna inicjatywa, stawia takie krzyże z brzuzek i tam na to daje zdjęcie konkretnej osoby z napisem jeszcze nie zostałem odnaleziony, ale to się nie pokrywa z tymi wszystkimi nazwiskami, które wcześniej były na pomniku i między innymi kilka lat temu doprowadziłam do tego, żeby taki symboliczny krzyż miał Włodzimierz Marszewski, który kiedyś na tym pomniku był upamiętniony, a później już nie. Tych historii jest ogrom, drodzy Państwo, i też jest taka zachęta, jeśli ktoś ma smykałkę do tego, żeby grzebać w archiwach, bo jeśli my się oddolnie tym nie zajmiemy, to ja nie widzę, żeby były jakieś środki, fundusze, jakaś chęć, żeby szerzej te tematy popularyzować. No właśnie, pani doktor, bo na przestrzeni lat, i to da się zauważyć spokojnie, myślę, że nawet osoby, które nie interesują się zbytnio historią, też wydaje mi się, że to dostrzegają. Mieliśmy kilku bohaterów narodowych, którzy byli bardzo mocno związani właśnie z Kościołem katolickim. Niech mi pani powie, z czego to właśnie wynika, że osobom wierzącym łatwiej jest walczyć o swój kraj, łatwiej być patriotą? Są bardzo wzruszające te listy siostry Izabeli z więzienia mokotowskiego i z Fordonu. Większość mamy listów z Fordonu, tam ona była najdłużej. Pisze do swojej matki, że więzienie to jest trudniejsza rzecz niż sobie wyobrażałam to wcześniej na wolności, dlatego trzeba mieć bardzo dużo wiary w Boga, a wtedy nie grozi załamanie. Tak napisała, to są moim zdaniem bardzo, bardzo piękne słowa. Przykład też Witolda Pileckiego. Dużo jest cech podobnych między nimi. To też w tej historii Pileckiego, o Pileckim już się mówi, to już jest postać znana, ale moim zdaniem wciąż nie mówi się tak naprawdę o jego religijności. Gdy ja pisałam książkę Duchowość i charakter Witolda Pileckiego, to sama byłam zaskoczona, ile tak naprawdę tam jest wątków dotyczących jego pobożności. Gdy on też przebywał w tym ciężkim więzieniu mokotowskim, to mamy świadectwo strażnika więziennego. On potem rozmawiał z panem Andrzejem Pileckim, synem rotmistrza.
że dzięki postawie Witolda Pileckiego sam się nawrócił, zmienił swoje życie, zaczął pomagać ludziom tylko przez to, że przynosił jedzenie Pileckiemu do celi i widział jego postawę, widział, że on się modli. Mamy też relację agenta celnego z więzienia. Agent celny to był taki jeden z więźniów, który za jakieś przywileje, czy lepsze jedzenie, czy jakieś łagodniejsze traktowanie miał donosić o tym, co się dzieje w celi, i ten agent celny o pseudonimie Gołąb zeznał, że Pilecki jest nastawiony optymistycznie, że mówi, że optymizm go nie opuścił nawet w najtrudniejszych chwilach Oświęcimy i że tutaj też go nie opuści. A jakie tam były straszliwe warunki? On przecież też swojej żonie powiedział, że przy tych warunkach Oświęcim to była igraszka, i powiedział, że książka o naśladowaniu Chrystusa, te rozważania z tej książki, że to było to, co pomogło mu przetrwać ten straszliwy czas. Ostatnie pytanie, pani doktor, w dzisiejszym programie. Jesteśmy w takim wyjątkowym okresie, bo mamy do czynienia przecież z Dniem Wszystkich Świętych. Niech mi pani powie, bo znana jest wszystkim nam historia świętego Maksymiliana Kolbe, który w Auschwitz właśnie oddał życie za innego więźnia. Wówczas to był Franciszek Gajowniczek. No i pytanie, bo on, jego przykład to jest przykład świętego, osoby, która została świętym właśnie, została świętym w wyniku beatyfikacji, w wyniku prowadzonego śledztwa nad jego życiem. Czy pani przypuszcza, że być może siostra Izabela doczeka się jakiegoś takiego konkretnego śledztwa i być może właśnie zakończy się to, nie wiem, w podobny sposób, może troszeczkę inny, ale że takie śledztwo w przypadku jej życia też zostanie przeprowadzone? No, ja się tak zastanawiam i w przypadku siostry Izabeli, ale co ciekawe, nawet w przypadku Pileckiego były takie głosy. W przypadku Pileckiego mam głos zakonnika z Watykanu, Polaka, który akurat tam pracuje przy sprawach związanych z beatyfikacjami, który po przeczytaniu książki mojej o Pileckim stwierdził, że on tutaj widzi jakiś przyczynek do tego, do beatyfikacji, żeby chociażby rozpocząć ten proces. Ja ze swojej strony skupiam się na tym, żeby tę historię opisać i żeby to poszło, żeby potem może ktoś się tym zajął. To jednak jest to przykre, gdyż nie widzę wśród Polaków jednak aż takiego dużego zaangażowania tymi tematami, żeby akurat w tych sprawach procesów kanonizacyjnych bardziej się angażować, ale myślę, że jeśli taka wola Boża, to tak będzie. A propos jeszcze świętego Maksymiliana Kolbego, też mamy wkrótce rocznicę. Wkrótce mamy rocznicę śmierci Kazimierza Świtonia, który organizował marsze w Oświęcimiu, który bronił krzyży w Oświęcimiu. Wkrótce będzie ta rocznica i pan Kazimierz Świtoń, jeżdżąc tam do Oświęcimia, nie wiem na ile te teorie są prawdziwe, on miał takie teorie, że gdy Niemcy zlecili więźniom spalenie ciała świętego Maksymiliana Kolbego, to ciało nie spaliło się w piecu krematoryjnym. Ponowili próbę i ono się znowu nie spaliło i zakopali je gdzieś pod drutami kolczastymi, gdzieś tam przy jednej ze ścian zewnętrznych obozu. Tak przynajmniej twierdził pan Kazimierz Świtoń, i że może jeszcze kiedyś do odkrycia tych szczątek doprowadzimy, że może kiedyś to się uda. Więcej tego tematu nie badałam, natomiast rzeczywiście jest to taka ciekawa historia, nie wiem na ile prawdziwa. Na samo zakończenie, bo już miało być ostatnie pytanie, ale mimo wszystko musimy jeszcze nawiązać właśnie do pani książki Niezłomna Zakonnica. Komu ze swojej strony przede wszystkim poleciłaby pani tę lekturę?
wszystkim zainteresowanym historią Polski. Książka łatwo się czyta, ponieważ ona jest, jest podzielona na dwie części. Po pierwsze to jest powieść, więc mamy dialogi, nie jest to taka książka stricte naukowa, ale też nawet w tej części beletrystycznej mamy konkretne przepisy do dokumentów z IPN-u, czy też do innych relacji, a druga część to już są same relacje, listy z więzienia. Tak więc każdemu zainteresowanemu historią tamtych czasów, nie tylko ze względu na to, że bohaterka była zakonnicą, ale ze względu na to, żeby zrozumieć. Mi się wydaje, że to nam bardzo pozwala zrozumieć to, co się dzieje dzisiaj, jeśli tamtym czasom się przyjrzymy. I tutaj postawmy kropkę. Dziś moim i Państwa gościem była pani dr Anna Mandrela, publicystka, autorka wielu książek, w tym właśnie książki Niezłomna zakonnica, której dzisiaj poświęciliśmy dzisiejszy program. Bardzo pani doktor dziękuję za wizytę w dzisiejszym programie. Serdecznie dziękuję.